Mikron do wieży w strefie holding, czekam na Orła 4. Wieża instruktor przyjąłem. Orzeł 3 już kołuje. Widzę, że wchodziliśmy Orła 2 z kierpłatą. Potwierdzam, Mediwak też potwierdził. Wierzę, że u 3 pas jest wolny. Możesz na 0,4 prawy wejść w start z pasa 0,4 prawy. O, że przyjął. Startuję. I po starciu oczywiście kierunek 40, 108, 500 i dalsza częstotliwość 80. Zostałeś nazwany 3, niech już będzie 3, także wykonam. Kurs 0 i manewry, wejdź na 1500. Czyją? Zawróć na 180. A jeszcze możesz tam nie kieruj, ponieważ ja nie widzę. Przyjął, skręć na zemów 10, leć cały czas z przodu. Daleko. Wykonał pierwszy zwrot. Kieruj się na 180, wejdź z powrotem na 1500. Po osiągnięciu pułapu ponowny ten sam manewr w kierunku 0. Może w 2 do Medywak, azymut 7. Leć cały czas, jesteś nadal daleko, bardzo daleko ode mnie, ale widzę was. Kieruj się na punkt prawo, wysokość 1000, prędkość 600.
Orzeł 2, którego medywaka widzisz, bo są dwa w pętrzu? No, południe. Powinieneś widzieć już. Na południe? Orzeł 3, wejdź do strefy przeciągnięcia. Orzeł 3, przyjął. Możesz dopłynąć, czy nie bardzo? Orzeł 3 przystępuje do manewru przeciągnięcia. Orzeł 3 przeciągnięcie. Przyjąłem. Wyrównaj parametry lotu i wejdź na kurs następnego punktu czarny. Orzeł 3 przyjął. Schodź nisko, Charlie to jest wysokość 100, prędkość 5. Ok, jak można skakać? No, witam. Kolejny punkt, delta, wysokość 100, prędkość 500. Przyjął, 500. Kolejny punkt, echo, wysokość 500, prędkość 600. Orzeł przyjął, 500, 600. Kolejny punkt, Foxtrot 500-500, pominięcie z głoś do wielu. Przyjął. Dupa, zgłoś dopiero na golfie. Przyjął, do wieży po golfie. Punkt golf to już jest 200, wysokość 200, prędkość 300. Wieża tu medevac, proszę o pozwolenie na lądowanie na pasie 20 na prawy. Przyjął, 200-300. Przyjąłem, dziękuję, podchodzę do lądowania.
miejscu orzeł 3 do wieży. Odbiór. Mediwak do wieży, odbiór. Wieża do orzeł 3. Orzeł 4, słabo, ale ciebie słyszę. Orzeł 3, proszę o zgodę na lądowanie na pasie 04 prawy. Tu wieża orzeł 3, 04 prawy, masz zgodę na lądowanie. Wieża medewak kołuje na punkt postawu. Wieża medewak przyjął. Tutaj orzeł 2 gotowy. Wszystkie systemy sprawne. Proszę pozwolenia na rozruch silnika. Masz tylko na rozruch silnika. Instruktor do Unicam, mógłby już startować. Dobra, to wystartuj mi na zadanie pierwsze Orła 2. Bierze Orzeł 2. Będzie startował, możesz robić tak z pomarańczową drogą po holding point. Możesz już 0,4 lewy pas przeciąć. Może dobrze, proszę mi jeszcze przekazanie wiadomości od instruktora, nie czytałem wiadomości, wykonuję zadanie pierwsze, czy to piątek. Wiesz, będziesz robił zadanie pierwsze, bo to ten. Może to przyjął, kołuję. Mediwak do wieży, odbiór. Tu wieża, do medewak. Mediwak melduje 800 metrów od lotniska na kierunek północ. Proszę o pozwolenie na podejście do lądowania. Z kierunku northwest możesz podejść do lądowania i wylądować przy wieży. Mediwak przyjął, kiedy się na northwest będę podchodzić do lądowania. Orzeł 4 to wieży. Orzeł 4 w punkcie postojowym. Rozumiem, że mam silniki wyłączyć. Tak, możemy 4 wyłączyć silniki. Przyjął. Dzięki. Orzeł 2 dowierzał, że do punkcie holding point, proszę pozwolenia wejście na 04 prawy i udanie się na zadanie wpierw. Jest przyjąłem na 04 prawy, na przykład na wejście niestety tego pasa. 40, 50 metrów. A żeby to przyjął, wykonuję, przychodzę przy okazji. Przychodzę na radio 80. Mediwak do wieży, mediwak wylądował, intruzik odstawiony. Prośba o powtórzenie komunikatu. Wieża tu Mediwak, meldowałem o wylądowaniu oraz wyłączeniu silników i o tym, że orzeł 1 został bezpiecznie dostarczony na lotnisko. Orzeł 2 do instruktora meldowałem. Wieża przyjąłem, możesz powiedzieć Orłowi 1. Przyjąłem. Znalazł sobie jakąś kolejną sprawę, tą maszynę i spróbował się dostarczyć. Prędkość 500. Mediwak do wieży przyjąłem, przekazuję. Orzeł 2 w punkcie. Okej, kierunek północ, wejdź na, wchodź na 1500. Wykonuję. Kontakt wzrokowy, jak będziesz, wejdź może wyżej, 1600-700. Orzeł 2 na 1600. Dobra, jak będziesz gotowy, wykonuj półbeczkę z pedlą w dół, zawrót na 180. Czy je wykonuję?
Dobra, zajebiście, kieruj się na południe, wchodź na 1500 ponownie. Przyjął, ponownie wchodzę w 1500, przygotowuję się do wykonania tego samego manewru. Dobra, wykonuj, jak będziesz gotowy. Przyjął. Wykonane. Kieruj się na północ, punkt Bravo, wysokość 1000, prędkość 600. Przyjął punkt Bravo. Okej, kieruj się w lewo po strzałkach do obszaru przeciągnięcia. Przyjął, wykonuję. Pułap powyżej 1500. Szedłem. No dobra, weź teraz skoryguj kurs. Powinno być dobrze, jakieś 270. 250. Przyjął na celu. Jak będziesz gotowy, wyłączaj silnik, znaczy się nie wyłączaj, tylko moc do zera, lekkie wznoszenie i wprowadź samolot w przeciągnięcie. Przyjął, wykonuję. Mogę pionowo dziubę po prostu do góry podnieść dziób, czy nie? Czy nie na tym polega? Góra 20 stopni do góry. Żeby nie za ostro. Przeciążenie nastąpiło 2200. Dobra, wyjdź z przeciągnięcia, pełna moc. Kieruj się od razu w lewo na punkt Charlie. To jest nisko, wysokość 100. Charlie mijasz z prędkością 500. Korekta w prawo. Tu że dwa z powrotem panuje nad maszyną. Punkt Charlie lecę w tym momencie odbiór. Niebieska strzałka cię doprowadzi, punkt Charlie, wysokość 100, prędkość 500. Wchodzisz tam w korytarz i trzymasz się poniżej 100 metrów. Leć w obszarze czerwonym do punktu delta, wysokość 100, prędkość 500. Przyjął, wykonuję, przyspieszam. W punkcie.
Następny punkt, skręt w prawo, punkt echo, wysokość 500, prędkość 600. Przyjął, wznoszę. Skręt w lewo, punkt Foxtrot, wysokość 500, prędkość 500. W punkcie tutaj są góry ciężkie, tam wysokość ustalić, ale w punkcie Foxtrot melduje. Dobra, skręć do punktu Golf w lewo na pułap 200 z prędkością 300. Przyjął, wykonuję 200-300. W punkcie Golf zgłoś do ATC potrzeby lądowania. Dopiero w punkcie Golf, do zabieru. Po otrzymaniu pozwolenia na lądowanie wylądu i oczekuj. Przyjął, do zabieru. W tym momencie jest troszkę za późno, wchodzę na holding point, proszę pozwolenie na lądowanie odbioru. Jak ci się uda, 04 prawe markowne na lądowanie. Tutaj Orzeł 2 przyjął, w holding point się wymanewruje, później wyląduje 04 prawe. Tak przyjął? Przyjąłem, to zostań na holding pattern, później z kierunku 200 uda się na punkt, się startować trójką całym kluczem. Orzeł 4 przyjął. 02 gotowy. Orzeł 1, 2 i 4 macie zgodę na start. Powtarz, możecie z tej częstotliwości skorzystać, by synchronizować start. Orzeł 4 przyjął. Więc próbuję startować jednocześnie za mną. A formacja lotu będzie taka jak teraz. Stoimy, czyli rąkacz po lewej, tak? Jeśli się nie mylę, nie po prawej. Tak, a intruzik po lewej trochę w tył, bardziej niż rąkacz. Dobrze, także jeśli jesteście gotowi, to możemy startować. Skrajnie w dół położona. 02 gotów. 01 gotów. Orzeł 4 startuje.
nowa trasa. Pierwszy podaj, czwarty podaj prędkość. Prędkość 400. Odmawiam prędkość 405. Uwaga, będzie w prawo. Pierwsza. Chyba za bardzo odbiliśmy trochę w lewo, trzeba skorygować na punkt 3. Ostry zwrot w prawo. Podaj prędkość po wyjściu. Prędkość 300. Rozpędzam do 400. Powoli wznosimy na 1500. Dwa przyjęliśmy. Wznosimy na 2000. Poprawka kursu, trochę za wcześnie odbiliśmy. Prędkość około 300-400. Naprowadź skrzydło na punkt 3. Tu Medewa wtedy robił bałce w przycisku do nadawania na radę, że przed siebie, że nie wystraszyła.
Delta 250, czekuję na was. Za chwilę zwrot na prawo. Okej, test zakończony, wszystko działa. Pozycja 1, 9, 0, 1, 3, 3. Komunikat przyjęliśmy. Proszę o pozwolenie na ładowanie. Radary się zbliżają, chciałbym widzieć na radarach. Masz kody na lądowanie 04 Performance 1140. Wiesz, a kontakt jest na dłozie w porządku. Przejdź na 22 prawy i pasem 22 prawy koło, aż do wieży zawierzam w prawo pod hangary. Twardo było. Widziałem, to mknęło.